Mateusz Janik, jesteśmy w Thai Gym Tarnów. Można powiedzieć, dotarłem do kolebki wielkich talentów. Ty jesteś jednym z talentów i wychowanków trenera Rafała Króla. Mateusz, no jestem pod wrażeniem tutaj treningów. Zawsze tak ciężko trenujesz się? Zawsze, zawsze. Teraz jeszcze zwiększyliśmy obroty, bo gud jest jeszcze większy. Mało startów było. To jakoś musimy się w tym klubie wyżywać na sobie. Słuchaj, jak podsumowałbyś 2020 rok w kilku zdaniach? Trudny rok dla ciebie? Kurde, okropne nie wiadomo. Nic nie dało rady się zaplanować na dłuższą metę. Wszystko po prostu brany z marszu. Jedynie walka na TBC była taka bardziej planowana. No i siadła tak jak powinno. Mateusz, pokonałeś Zembola, słynnego Zębika. No można powiedzieć, miejscową gwiazdę, to był szok dla tamtejszej publiczności. Jak ty pamiętasz tamtą walkę? Bo nie miałem okazji porozmawiać z tobą na temat tego pojedynku. Pamiętam, już chwilę minęło, ale piękna organizacja, jeśli miałbym tutaj określić całą to TBC. A samą walkę czułem się zdecydowanie silniejszy od Maćka. Nie wiem, czy to przez to, że jednak normalnie startowaliśmy w różnych kategoriach, w kategorii wyżej. Tutaj akurat się spotkaliśmy w 67, jednak czułem, że jestem zdecydowanie silniejszy na tym pojedynku. To jest jeden z większych sukcesów w twoim życiu, bo zasady Muay Thai to po pierwsze, pokonałeś go na zasadach Muay Thai, z tego co się orientuję. I przede wszystkim to jest zawodnik specjalizujący się w dużej mierze w Muay Thai. Tak, Maciek już trenował cały czas pod Ipmą, nawet wcześniej niż ja. No i udało nam się spotkać, walka była naprawdę wyrównana początkiem, później jednak tą siła zdecydowała na wszystko. A czy to był mój największy sukces? Ciężko powiedzieć. Wszedł Lucky Punch, różnie mogło wyglądać ten pojedynek na dłuższym czasie. Lucky Punch? No, znaczy takie lucky kolano weszło. No właśnie, to jedno, a druga rzecz jest taka, nie ma przypadków, bo kiedy pada gong, już nie ma przypadków, dzieją się rzeczy. No, w sumie racja. Mateusz, zapytam cię tak, ostatni sukces, Mistrzostwo Polski Thai Boxingu, no ile to dla ciebie znaczy? Takie podsumowanie na koniec trudnego, bardzo trudnego roku dla każdego sportowca. Nie planowałem w ogóle startu na tych zawodach. Jednak no ten głód tych walk, tego wszystkiego pasowało 130 kilka pojedynków w tym roku, więc udaliśmy się z chłopakami na te zawody. Fajnie, bo mogłem, dawno już zdążyłem 3 pojedynków na turnieju, co dla mnie jest takim no, fajnym przeżyciem, bo ostatnio ciężko było z tymi walkami. Zawodnicy mniej doświadczeni, ale pokazali naprawdę serce w każdym pojedynku i stoczyłem ciężkie boje. Słuchaj, w takim razie tak, gratuluję ci dobrego zwieńczenia roku, gratuluję ci całego roku, że przetrwałeś i tutaj trenujesz, jesteś, to jest w zasadzie koniec roku, wielu zawodników brzmiałoby roztrenowanie, ty nadal jesteś w gazie, ale wiem, że masz walczyć na przełomie stycznia-lutego na gali South Battle 5 w Gorlicach i gdybyś mógł ewentualnie coś powiedzieć o przeciwniku, o walce, co wiesz w ogóle do tego momentu? Wiem, że jesteś potwierdzony, ale to chyba jest jedyny pewnik, tak? Tak, na razie to jest jedyny pewnik. Tutaj jeszcze z przeciwnikiem nie miałem czasu, tak jakby się, nie wiem, czy zaprzyjaźnić, ale ogólnie zbadać go. Na pewno to będzie ciężka przyprawa, bo na tych zawodach nie ma łatwych walk, więc no, nic tylko się przygotowywać tutaj w klubie i atakujemy nowy rok. Gdybyś mógł zaprosić jeszcze kibiców na swoją walkę. No i zapraszam wszystkich moich kibiców, którzy śledzą moje profile na Instagramie, na Facebooku do oglądania i śledzenia tej gali South Battle, która odbędzie się tam w najbliższym czasie. Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników podopiecznych trenera Rafała Króla, Mateusz Janik. Bardzo dziękuję, Mateusz.